Kochani, chcę wam powiedzieć, że nie ma wielu dróg do Boga. To jest kłamstwo. Nie ma wielu dróg do Boga. Tak samo nie ma wielu różnych praw. Coś jest prawdą, albo nie jest. Coś jest prawdą, albo nie jest. Wiecie, co Bóg nie jest jakąś tam abstrakcyjną mocą, siłą. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jaką. Bóg jest osobą. A w związku z tym, że jest osobą, to objawi się w Kościele jako osoba, żebyś mógł wiedzieć, kim On chce, byś miał relację. On Ci się przedstawił. Bóg nie jest abstrakcją. Bóg Ci się przedstawił. Przedstawił Ci się po to, żebyś wiedział, z kim możesz mieć relację. Przedstawił Ci się w osobie Jezusa. Oprócz tego, że Jezus poszedł na krzyż i zmarł za każdy Twój grzech, to również pokazuje Ci, jaki jest Bóg. On Ci pokazuje, jaki jest Bóg. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to popatrz na Jezusa. Jeżeli chcesz wiedzieć, co On myśli, jakie ma serce, to popatrz na Jezusa, bo Jezus pokazuje Ci, jaki jest Bóg. I to nie są przelewki, dlatego że chodzi o Twoją wieczność. Jesteś tutaj na tej ziemi nie po to, żeby robić zakupy, jeść, wydalać, spać. Nie po to tutaj jesteś. Tak funkcjonuje Twoje fizyczne ciało. Ale jesteś tutaj po to, aby poznać prawdę. Jesteś tutaj po to, aby spotkać Boga. Jesteś tutaj po to, aby to puste miejsce w Tobie, na które tylko On ma monopol, zostało zapełnione Jego obecnością. Dlatego, że do tego miejsca w Twoim sercu, które jest puste, pasuje tylko On. Nic innego nie wypełni tego miejsca. Jeżeli nie wypełnisz tego miejsca Bogiem, to będziesz szukał substytutów, które mogą Cię doprowadzić do zniszczenia. Jeżeli nie zapełnisz tej pustki tutaj Bogiem, to być może będziesz sięgał po narkotyki, po alkohol, żył w rozwiązłości. Jeżeli nie zapełnisz tego miejsca w Twoim sercu Nim, to nigdy się nie poczujesz spełniony tak naprawdę. Wszystko inne to są namiastki. Tylko w Nim jest pełnia. Jezus jest realny. On dzisiaj nie chodzi tutaj po ziemi fizycznie, ale jest tutaj w swoim duchu. I On teraz woła do Ciebie naszymi ustami, moimi i moich przyjaciół. Pojednaj się. Pojednaj się ze mną. Możesz przyjść do Boga, możesz znać Boga. Możesz Go znać. Jego można poznać. To nie jest tak, że znam zapytania, z którym nie wiadomo, co zrobić. Jeżeli chcesz poznać Boga, to Go poznasz. Dlatego, że On odpowiada na wołanie serc. Jeżeli chcesz poznać Boga, to On Ci się objawia. To przyjdzie do Ciebie takie głębokie przekonanie, że to jest właśnie Jezus. Przyjdzie do Ciebie takie głębokie przekonanie, że to jest właśnie Jezus. Masz tylko jedno życie. To po pierwsze. Po drugie, nie ma wielu dróg do Boga. Po trzecie, jest jedna prawda. Jest jedna prawda. Prawdą jest Jezus. On powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie. Nie ma alternatywy. Albo przyjmujesz Jezusa, albo jesteś oddzielony od Boga. Albo przyjmujesz Jezusa, albo jesteś oddzielony od Boga i nie ma nic poza tym. I dobra wiadomość jest taka, że to jest za darmo. Możesz Go poznać za darmo, możesz przyjść do Niego za darmo. Nie musisz wykonywać jakichś rytuałów, nie musisz Mu się podlizywać. Po prostu potrzebujesz szczerze do Niego zawołać. To jest wszystko. Powiem Ci, jak otrzymać zbawienie. Po prostu uwierz w to, że Jezus to Boży Syn.
że Bóg stał się człowiekiem. Uwierz w to w swoim sercu, że On umarł za Ciebie, że zmartwychwstał, że pokonał śmierć i uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem, że to zrobisz, to będziesz zbawiony. I to wszystko. To jest kwestia sekund. Możesz być zbawiony w ciągu sekund, nawet nie minut. Jeżeli szczerze uwierzysz w swoim sercu w tę prawdę, to Twój Bóg ożyje. Przejdziesz ze śmierci do życia i nie ujrzysz śmierci. Bo potrzebujesz się ukorzyć. Potrzebujesz się ukorzyć. Jezus wraca na tę ziemię. Dzisiaj jest jeszcze czas łaski. Możesz się upamiętać, możesz wziąć za darmo zbawienie. Może to nie będą wołać, po prostu to wziąć. Jako dar, jako dar. Ale gdy On wróci tutaj na ziemię, jako potężny Bóg, jako sędzia, będzie już za późno. On powróci tutaj, by sądzić ludzką. To będzie wtedy już za późno. Teraz jest ten czas, by się narodzić na nowo. Więc nie trać czasu, podejmij tę decyzję dzisiaj. Podejmij tę decyzję dzisiaj. Derek mówił wjazd. Każdy człowiek nuzdaje się w tym, żeby radica zwyższa. Radica zwyższa to znać, że człowiek zmierzaje co chwilę z Bogiem. Że człowiek wierzy w Eza, że Jezus zmierzał. Że człowiek wierzy, że On jest. Że Bóg stał człowiekiem. Что пошел на крест, что умер и воскрес, и победил смерть. И когда человек обращается к Богу и просит Его, чтобы Он был его Господом и Спасителем, если попросишь Иисуса, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем, если ты это делаешь честно, сердце, то спасешься. Это называется рождение свыше. И каждый человек может встретить Бога. Каждый человек может встретить Иисуса. Это для каждого, кто только захочет. Иисус – это единственный источник жизни. Нету другого источника жизни, только в нем жизнь. И когда приходишь к Нему, ты приходишь к жизни. Если ты Его не принимаешь, это значит, что ты отвергаешь жизнь. Приди к Нему, поверь в Него, а будешь жить. Небеса существуют, ад существует, это реально, это не сказка. Это реально. Поэтому я тебе советую, ты подумай серьезно об этом, что сейчас слышишь. Иисус возвращается на эту землю. Сейчас время благодати. Ты можешь смириться, ты можешь Его принять как своего Господа и Спасителя. Когда Он вернется, будет слишком поздно, потому что Он вернется сюда как судья. Как судья, строгий судья, святый судья. А сегодня есть благодать, и Он ждет тебя. Поэтому ты пользуйся этим временем, которое сейчас. И приди к Нему, прими Его как своего Господа и Спасителя. Добро, папа.